Cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Storage Hunter Simulator. Proszę Państwa, w dniu dzisiejszym, w tym odcinku, planuję, słuchajcie, masowo poogarniać aukcje. Na zasadzie licytacji i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, ile zdołam tutaj policytować, bo oczywiście pamiętamy, że lepsze narzędzie weryfikacyjne sobie kupiliśmy. Znaczy ulepszyliśmy je. No więc tych pieniędzy zbyt wiele w sumie nie ma, żeby to wszystko tak zrobić, ale spróbujmy i zobaczmy, jak to będzie tam wyglądało. Jak na razie zajmę się tylko i wyłącznie Black Elk. Kurwa, jedziesz, nie jedziesz, ty... Co za debile. Zajmiemy się najpierw tutaj Blueberry, o. I tutaj policytuję wszystko. Proszę uprzejmie, 335, o. Dobra, no to lecimy z koksem. I zaraz zobaczymy. Mam nadzieję, że tu jakieś unikaty będą, bo chciałbym przetestować nowe narzędzie. Znaczy to lepsze narzędzie, o. No nie poddają się. No ale... Nie ma, że boli. Dobra. Tutaj mamy rzadki przedmiot. Jakiegoś keyboarda. No bardziej syntezator. Tutaj mamy jakąś kuchenkę polową. Szukam rzadkich i unikalnych przedmiotów. Resztę zostawiam tutaj na razie. To chodzi o to, żeby, wiecie, jak najwięcej... O, proszę, unikat wojskowy. Ha, piękna sprawa. Piękna sprawa. Działa nasze narzędzie. Super. Przewspaniale. Bardzo mi się to podoba. Rzadka skrzynia. Rzadką skrzynię to od razu zabieram. To idzie, to pójdzie do nas. O, kurde, patrzcie. Wyciągnę to na razie. Złota bransoletka, słuchajcie, unikalna. Pięknie. A to? Jakaś metalowa skrzynka. Czy to mogę otworzyć? Nie. To jest po prostu metalowa skrzynka. I to chyba byłoby tyle. No dobra, to wrzucamy tam z powrotem. Plus do tego jeszcze ogarniemy, słuchajcie, ten sztylet. I to idzie wszystko do nas. Do lombardziku. Dobra, co tam jeszcze? Torba na walizkę. Torba na walizkę? Ja to, kuźwa, to głupio napisali, a ja głupio powtarzam. Stare winunio. To mam następnego gąsiora. Co tu jeszcze mamy? Jakąś tam piłę. To teraz tak, w zależności, słuchajcie, radio, w zależności od tego, ile będzie kosztował zapis na tę kolejną tam aukcję. O, proszę, następna unikalna. To podejmiemy decyzję, bo ja tam, bo jak tam będzie, wiecie, tam 60 coś dolarów, czy 80, poniżej 100, nie? To raczej nie będę chciał brać w niej udziału, bo wiadomym jest, że to będzie szrot sam. Nie? A nam zależy na tym, żeby były jak najlepsze i najdroższe przedmioty, bo to o to chodzi. No niby wartość, słuchajcie, jest całkiem, całkiem przyzwoita. Czy coś tu się jeszcze podświetli? Nie. Dobra. Czy tu już się można zapisywać? Chyba jeszcze nie. No jeszcze nie, bo to od 12. Kurde, felek. No to nic. Dobra.
pakujemy w takim razie to wszystko, co rzadkie i unikalne, na samochód i to idzie do nas. Niech nasz człowiek zaufany sprzedaje to aktywnie. To wiadomo, teraz trzeba się odkuć troszeczkę po tych inwestycjach. A to zostaje tutaj. To będzie ogarnięte już później. Ciekawy jestem, czy on coś tam zdołał uhandlować, bo to godzina 11 za chwilę będzie. To mam nadzieję. No coś tam poszło. Wrzućmy to tutaj. Pyk, elegancko. Aha, ta skrzynia nie została. Skrzynia sama w sobie. No i dobra, ile tam masz, synu, pieniędzy? 1700. Bardzo mnie się to podoba. Teraz będę potrzebował. I co? I zobaczmy aukcję. W takim razie po drodze będziemy mieli chyba East. Tutaj nic ciekawego nie ma, ale to raczej wynika z levela. A West? O, proszę bardzo. Jasne, że tak. Ja już się za... Aha, czekajcie, czekajcie, bo ta aukcja jest do 16. Ja bym jeszcze może chwilowo wstrzymał się z bólami i poczekał, aż będzie ta aukcja tutaj w Blueberry, bo chciałbym zobaczyć po ile. Tutaj może być całkiem dobra ta aukcja z uwagi na 31 poziom, nie? A jeszcze bym chciał zobaczyć, czy coś tutaj będzie takiego intratnego. Tutaj pralka, coś sobie można było do nas wrzucić, nie? Ale to już jest badziew. Ja bym po prostu to później zabrał i sprzedał w Lombardzie West. W zachodnim Lombardzie. Ale na razie jeszcze nie ładuję na samochód. Nic już się tutaj nie podświetla. Magazyn czysty. No... Sprawdźmy to. Jeszcze nie mogę, tak? Jeszcze, no jeszcze nie. Jeszcze chwilowo musimy się wstrzymać. Jesteśmy zapisani, co prawda, na jedną aukcję, ale tamta jest do 16. Więc rewelacja. No i zaraz będziemy mogli. No i pięknie. Dobra, bierzemy udział. Jak nie mogę się za... Co ty, kurna, pierdzielisz mi? Dlaczego nie mogę wziąć... Aha, bo ja mogę tylko w jednej aukcji na raz? Dobra, to wyloguj się z tego. Village People, zarejestruj się tu. No to tak trochę lipa, no. To trochę lipa. No ale dobra, licytujemy. O kurde, jakie wielkie gabaryty są. No dobrze. Wygrywamy to, bo kasa jest potrzebna. No już myślałem, że za psie pieniądze to kupię, ale nie. Na haju chyba. No i, ale wiecie co, powiem wam tak, 576 to też spoko, nie? Dobra, ogarniamy to. To jest do niczego. To trzeba otworzyć. Żelazna klatka, kurczę, na Hannibala chyba. To jest stara pralka, to jest badziew. Aczkolwiek powiem wam, mógłbym to dać do siebie. Co tu jeszcze? No, ładnie, ładnie. Zobaczcie, już na tym, co tam mamy, popatrzcie, to już zarabiamy, nie? Już jest to dobre.
No, legendę, słuchajcie. To trzeba będzie dać do wyceny, ale to jest, o, no nie mamy narzędzia weryfikacyjnego. A jaki do lacrosa? Jakaś torba. Worek treningowy. Jaki bardziej manekin, nie? Do naparzania. Ale to fajne. No to teraz, słuchajcie, powiem tak, no jeżeli chodzi o tę legendę, nie? No to niestety, ale będziemy musieli to znowu zawieźć do weryfikacji do RRSO. Czyli to wszystko sobie ogarniemy. To jest srebrna bransoletka i ona jest rzadka. Więc to oczywiście... O kurwa! To widzieliście? Wpadło mi pod mapę, ty! Halo! Ja pierdolę, ty normalnie, ty jop twoją mać, ty! Ale nie fart! No kuźwa, nie mogła żadna drobnica wpaść, tylko akurat ta bransoletka, ty. No nic, no i tak zarobimy na tym, no ale przecież mogliśmy zarobić więcej, nie? Dobra, ja ładuję w takim razie legendy stąd. Znaczy legendy. Legendy na razie zostawię. Na razie rzadkie przedmioty. Przede wszystkim skrzynia do otwarcia. Reszta rzadkich przedmiotów to pójdzie sobie do lombardu. Weźmy to klatkę, kurna, nie wiem kto to kupi, ale dobra, no pewnie jakiś, nie wiem, Grey z 50 twarzami. Dobrze, może jakoś to, nie wiem, połóżmy, może to się utrzyma. Trzymaj się. No i tutaj takie o, kociaka weźmiemy jeszcze to. Jaki niefart, kurde. No szkoda. Nie wiem, ta stara pralka, nie wiem, na chymi to. Ale dobrze, nie jesteśmy stratni o jedną bransoletkę, no trudno się mówi. Już wiele razy nam tam coś powpadało pod mapę, nie powinno tak być, no ale... Wiadomo, to jest tylko gra. Dawaj mi to, bo to idzie do otwarcia. I... Powiem tak, no kurde, ciężko jest ogarnąć wszystkie tu aukcje, jak wiemy, że tyle mamy do roboty, nie? A ten to chyba ma jeszcze tutaj te skrzynie, no właśnie. Ten to jeszcze ma skrzynię. Pokaż, synu, co ty tam żeś... Co żeś tam wziął? Co ja tu znajdę ciekawego? Pokrywka Rondla. No ale komiks jest rzadki, słuchajcie. No i sama skrzynia. Dobra, wrzucę tam do nas, słuchajcie. Pokrywkę Rondla też niech sprzedam. To drobnica, ale... Zawsze jakiś tam pieniądz, nie? I jedziemy, słuchajcie, na aukcję. Uźwa, co ty robisz? Wrzuć to tu. O, a to? Jezu, nie wpadnij tylko. To też było w skrzyni. Dobrze. Daj pieniądz, synu. Kurwa, jest dobra, bo żeś teraz to się ośmieszył. I teraz tak. Zapiszmy się. Na co się zapiszmy? West, tak? West Black Elk. O, na tę. What is in the box?
Przeszło kilometr. No nic, no nic. Weźmiemy tam udział. No, jak widać, to... Wszystkiego chyba jednak nie ogarniemy. Cholera, to do 16 jest. O, to może się wyjaśni kwestia tego, czy jeżeli ja nie zdążę, to czy już nie będę mógł wziąć udziału w tej aukcji. Tak? To do 16? Dobrze godą? Tak. Bo to na pewno do 16 nie dojadę. Więc może ten znaczek zniknie, albo co? Oj, zniknął. No i widzicie. Dobra. Mówi się trudno. To podjedźmy sobie może do... Wiecie gdzie? Na aukcję w ciemno. Tak, to będzie dobra. Aukcja w ciemno, tutaj proszę bardzo. Może tam się coś ciekawego trafi. Co prawda jest to część wschodnia. Tędy sobie pojedź. Co prawda jest to część wschodnia, ale może coś by było klasy, nie wiem, A. O, wiecie, co tak mi przez chwilę taka myśl naszła, sobie przez ten skatepark przeskoczyć tym moim wypierdkiem. Ciekawe, co by było. Dobra, zobaczmy, co tutaj można. Czy kurna, próbuję. O, dobrze, zarejestruj się. I co my tutaj będziemy mieli? Kurna, klasa C. No nie, bo to wojskowe. A co muzyczka zdechła? A może by zaryzykować, słuchajcie, to jest wojskowe. Zaryzykujmy. No dobra, kupiliśmy za 1400, za 1418 dokładnie. No dobrze, no zobaczmy, co my tutaj będziemy mieli. Torba na sprzęt. No najwyżej sobie tam. No co jest? Bagnet. I to tyle, te? Nie, jest jeszcze pistolet. No okej. Okay. Następne. O, słuchajcie, wojskowa latarka. No, ale to jeszcze nie daje nam zarobku. Dobra, coś tam jeszcze wypadło. Przepraszam, ale chciałem wszystko wytrząsnąć. Kolejny bagnet. No i katana unikalna, słuchajcie. No to na pewno trzeba będzie... Czekajcie, bo to odłożę. To na pewno trzeba będzie tam do nas zawieźć na wycenę. No, słuchajcie, może być zarobek, nie? To może być zarobek. Zaryzykowałem. Patrzcie, unikalny rewolwer. Ładnie. No, coraz bliżej zarobku. Pistolet kolejny. Czyli ta klasa C, słuchajcie, aż taka zła się nie okazała. Było ryzyko, no ale...
i tutaj mamy jeszcze lornetkę. I to będzie tyle z tego pudełka. Bierzemy następne. No, patrzcie. Wojskowa latarka, ale jaka fajna, nie? Jaka fajna. Tutaj mamy nóż. Sporo tych przedmiotów. Nie no, te aukcje w ciemno, powiem szczerze, takie są fajne ze względu na ten taki, można powiedzieć, lekki dreszczyk, nie? Że tak kurde, albo wejdzie, albo nie wejdzie, nie? My jeszcze nie zarabiamy, my jeszcze wychodzimy na swoje, próbujemy odzyskać kasiorę, nie? Ta katana legendarna, ona nie jest wyceniona i dlatego to się nie dolicza tutaj, ale myślę, że wraz z nią, no to już byśmy, wydaje mi się, byśmy już wyszli na swoje nawet z zarobkiem. Weźmy ten duży karton, zobaczmy. Kolejna wojskowa latarka rzadka, nie? O, ślusarz otworzył ten. Patrzcie, unikalny sztylet. Ale jaja. No to już zarabiamy, słuchajcie. Już jesteśmy, patrzcie, kurna, następny. No powiem szczerze. No powiem szczerze, dobre to było. Dobry magazyn, dobra aukcja. 1400 daliśmy, słuchajcie. O, tu jeszcze jest kantyna. Jakaś maniereczka. Daliśmy 1400, już 2200 z tego, co już jest tutaj wycenione, bo pamiętajmy o tej katanie, nie? Się samo wysuwa. Tutaj mamy lornetkę. Dobra. Coś by się jeszcze trafiło tutaj rzadkiego. O kurde. No, trochę się wysypało. Czy to już będzie tyle? Tak. No dobrze, ogarniajmy rzeczy. Wojskowe radio. Lornetka. Ten rewolwer może być albo rzadki, albo unikalny. Nie, o masz, no to mnie zaskoczyło teraz, powiem szczerze. To mnie zaskoczyło. Dobrze, ale mimo wszystko 2500, słuchajcie. Nie jest źle. Dobra, ja wezmę ten karton. I popakuję całą tę drobnicę tutaj. I to, proszę Państwa, wraz z rzadkimi przedmiotami pójdzie na sprzedaż tutaj w tym lombardzie zachodnim. W celu oczywiście podniesienia levela. Ja wiem, my będziemy stratni, bo nasz Miglanc by to jeszcze wziął i... Cholera, może... Kuźwa, to teraz nie wiem, bo tak szczerze powiedziawszy... Trochę mi przykro będzie. No nic, no nie, dobrze. Słowo się rzekło, tak? Te rzeczy to idą... Wszystko idzie tutaj do sprzedaży. Tutaj level też trzeba podnieść. To jest dosyć istotne. To później się przerodzi w lepsze profity dla nas. Więc myślę, że warto. Bo jak pokazuje przykład wschodniej części... To tam jest kuźwa brędza i wiadomo. Czy tu już jest wszystko zapakowane? Tak, wszystko jest zapakowane, elegancko. A zatem... Oj, chyba nie zdążę kurde do lombardu. To idzie tak.
No i jeszcze tę unikatową katanę trzeba dać do wyceny. Weź, no nie far, za bardzo się grzebałem. Ale to nic. To nic, słuchajcie, ja myślę, że to była naprawdę całkiem niezła aukcja w ciemno, poważnie. To naprawdę była całkiem niezła aukcja w ciemno. I teraz, jeżeli chodzi o kwestie związane tutaj ze sprzedażą tego, to ty już, ciulu, zamknąłeś, nie? No właśnie, no właśnie. To ja sobie wrócę, słuchajcie, na zajutrz. Ewentualnie nie, ewentualnie. Ja mogę sobie tutaj postać i poczekać do poranka. Ale poza nagraniem. I wtedy sprzedamy, na zajutrz sprzedamy. Dzięki wielkie za obejrzenie materiału, zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.